Cześć, tu trener Gis. W dzisiejszej lekcji opowiem Wam o wtyczce. Zawsze się mylę, zaraz Wam powiem. QGIS to FreeGS. Ta wtyczka jest po to, żeby przeglądać dane 3D. Tak, to jest jakby taka wtyczka, która była wcześniej, zanim powstało okno widoku 3D, które też będziemy omawiać. Już sobie omawiałem przy tym, jak pobierałem budynki lot 1, lot 2. Ok, link macie u góry. Dobra, no to przechodzimy do programu QGIS. Ja tutaj mam pobrane wcześniej dane. Pierwszą jest szlak, no zielony, kawałek szlaku zielonego z Wilkowic w Beskidzie Małym. Tak, no to jest na południe od Bielska Białej. No to już jest Bielska Biała, nie? I szlak prowadzący z właśnie Wilkowic Bystrej. Tu jest stacja kolejowa Wilkowice Bystra. Może przybliżę. O, tutaj jest nawet ulica Dworcowa. I szlak prowadzi na Magórkę Wilkowicką, przepisaną przez U otwarte. Magórka, no to jest nawet Magórka Straceńska, to jest Magórka Wilkowicka. No nawet jest ulica o tej nazwie, a tu jest schronisko. Nie? I będę Wam chciał pokazać. No to jeszcze o podkładzie powiem. To jest podkład z wtyczki MapTiler, którą omawiałem w jednej z poprzednich, we vlogu chyba Gistek. Też macie link do tego i tutaj jest MapTiler. I wczytałem sobie tą wersję tego podkładu wektorowego, kafelków wektorowych, topo się nazywających, nie? I tutaj jest oprócz treści mapy, to jeszcze jest też hillshades, czyli odcieniowanie takie, nie? Tam macie spadki, widać górę i dół, tak? No i właśnie dane wektorowe, które można też wyłączać, włączać. I to jest świetna jakby wtyczka, nie? Dobrze. Ale tak naprawdę oprócz tego, ja to może nawet hillshade wyłączę. Widzicie, jest różnica. I włączę mozaikę, którą zrobiłem w programie Saga GIS na podstawie danych numerycznego modelu terenu z geoportalu o oczku 1 metr kwadratowy, także fajnie, taka rozdzielczość. I one są tak w oryginale, tak wyglądają, tak, to jest taki, to jest teraz plik Saga Grid. I to wystarczy zrobić zaznaczyć ją oczywiście. Tutaj sobie zrobię cieniowanie, tak, hillshade. Już to wygląda i żeby było widać jeszcze pod spodem co jest, to dam tutaj przeźroczystość, a tak około 50 parę procent, nie? No i teraz jeszcze lepiej widać rzeźbę tutaj terenu, prawda? No i normalnie no 3D tego nie widać, no bo tutaj w normalnym jakby oknie mapy, no widać przebieg tego i no nawet tutaj dolinę tej rzeki Wilkówki. Wilkówka to jest, tutaj szlak idzie ten zielony wzdłuż tej rzeki, a potem leci w lewo i do góry już tutaj na szczyt Magórki, tak? Dodatkowo jeszcze sobie tutaj podłączyłem o takie kilka domków, dwie warstwy domków z geoportalu i to jest właśnie wersja LOD1. To jest jakby multipoligon Z, tak? Z wysokością tej zabudowy oczywiście. No i teraz jak tu się wchodzi do tego? Zakładka w internecie i tutaj ta wtyczka QGIS to FreeGIS, no. Bo to jest od JavaScriptie, tak, z tego co tak mi się kojarzy. No i tu klikamy to, eksporter. Klikamy na to, mamy na razie pusto, musimy zaznaczyć to, co chcemy pokazać. Po pierwsze, mozaika. O, to już się pokazuje. Aha, tylko muszę dać powiększyć. O, i będzie cały zasięg tego. Tu jest. O, już teraz mamy to. I tutaj. No w sumie tak naprawdę on już tutaj ma dokładne odwzorowanie to, co było w zasięgu mapy, prawda? Czyli to, co miałem otwarte. No więc już tak naprawdę za dużo nic tutaj nie możemy, nie trzeba zrobić. Wystarczy tylko prawym przyciskiem myszy przesuwam, kółeczkiem oddalam oczywiście widok, a trzymając lewy przycisk, to widzicie, robię widok pochyły, nie? Kamerki. Teraz z góry
Tak, a teraz tak mniej więcej. Widać pięknie ma górkę wilkowicką. I o, tutaj możemy tak pojechać, tak jak idzie ten, jak on się nazywa? O, widzicie? Tak jak idzie szlak. Do tego, żeby pokazać domki, które tutaj są, to no, muszę zaznaczyć te dwa poligony. O, widzicie? I teraz zobaczcie. Jak przybliżę, o, może tak jeszcze bardziej pochylę to. O, zobaczcie. Schronisko widać tutaj już 3D, nie? Już ten podkład jest taki niewyraźny, no bo to jest no, raster. Tutaj się robi raster, więc zobaczcie, domki widać jako no takie bryły 3D, tak, ala 3D. Do właściwości jeszcze wejdziemy, okna, scena, no właściwości sceny, tak można to powiedzieć. I tutaj można sobie zmniejszyć lub zwiększyć no jakby wysokość tych gór, tak, czyli proporcjonalnie się podwyższą, to jest to exaggeration. Oj, zobaczcie, teraz się wybuduje i tu już, no teraz już nie widać takiej bardzo ostrej tej góry, prawda? No zależy od tego, jak to bardzo chcemy pokazać, prawda? Tą wysokość. No i wtedy tak się tutaj pojawia, nie? Czyli pamiętajcie, lewy przycisk to jest tak pochylanie. No, można też przekręcać. Z prawym przyciskiem przybliżamy widok, tak? Znaczy przesuwamy w sumie, no tutaj się wydaje, że przybliżamy, no bo mamy pod takim kątem, to wtedy jesteśmy bliżej, nie? O, a kółeczkiem to jest obniżanie widoku, nie? Jakbyśmy tak mieli, no to wtedy po prostu się przybliżamy, nie? No pięknie. Także tutaj to potem możemy, tu jeszcze możemy poustawiać oczywiście perspektywy kamery, jakbyśmy mieli jakąś warstwę, no point cloud, tak, czyli chmura punktów, to jeszcze można by dodać. Dekoracje North Arrow. No zobaczmy, gdzie jest ten North Arrow. A tutaj jest, aha, tu jest ta strzałka. O, widzicie, no w sumie fajnie, jak to się przekręca za każdym razem, jak my no, obrócimy mapę, prawda? Dobrze, i teraz co? Teraz można to jeszcze wyeksportować. O, zobaczmy, jako obrazek. Eksportujemy. I zachowuję. No i tutaj w katalogu ma górka. Zapisuję. Jeszcze zobaczymy eksport jako... nie wiem, co to jest za plik. GITW. No zobaczymy, czym to się otworzy. Prawda, więc tego nie ruszałem. W sensie, ok. Dobra, i tutaj mamy magórkę PNG, otwieramy. O, i to co, tylko tu już nic nie można ruszać, prawda? To jest po prostu, może zrobię świet oryginalny o rozmiar, możemy no tak wyeksportować jako obrazek. No ale lepiej jakby to był tutaj cały zasięg tego no numerycznego modelu terenu i wtedy jeszcze można by łatwiej to wyciąć i pokazać, prawda? Zobaczę, jak się otworzy ten Google. A, to jest jako przeglądarka 3D. Patrzcie. O, no to teraz jest jakaś wbudowana przeglądarka do Windowsa. No to prawdę mówiąc nie wiedziałem, widzicie. Każda, jak coś się robi dodatkowo, no i to tak samo się to przesuwa. Super. O, i tu nawet można pokolorować, tylko to tak średnie te inne kolory są. No lepiej to oryginalnie dać, nie? Bo to było tak jak... O, aha, i tu jeszcze można patrzeć. No, to super, no to widzicie. Kiedyś mi się ten plik nie otwierał, dlatego się teraz dziwię, że mi się otworzył, no. Nawet trochę głupio wyszło, że na wizji, ale... To też, ja lubię takie zaskoczenia, to jest piękne w tym zawodzie, który uprawiamy, że można codziennie coś odkrywać nowego. Mimo tylu lat pracy, to jeszcze się coś odkrywa. No to jest super. No to patrzcie, tak jak mamy plik GLTF. No nawet tu się pokazał opis, typ 3D obiekt. Super. No i to w sumie nie jest takie duże, bo ile to ma? 5
mega tylko, nie? Okej, dobra, w tej krótkiej lekcji pokazałem Wam, zaprezentowałem Wam, jak używać tej wtyczki QGIS-u 3GSO. W następnej lekcji opowiem Wam, to samo zrobię, tylko w przeglądarce 3D, tak? Tej tutaj, o. Widok, nowy widok 3D mapy, tylko to zawsze trzeba wyłączyć QGIS-a i włączyć jeszcze raz, no bo one jakby korzystają z tych samych, nie wiem, silnika, czy jak to tam było jakieś tłumaczenie, jak otwierałem wcześniej. Także dzięki za to, no dzięki za oglądanie tej lekcji. Uczcie się QGIS-a, przeglądajcie. Możecie mi też w komentarzach podpowiadać, co jeszcze zrobić, bo też czasami się zdarzają takie komentarze. No i do takiej inspiracji, prawda, co mogę tutaj pouczyć się z Wami, nie? Bo też się, w sumie ja też się uczę w każdym takim momencie, jak coś nowego odkrywam, nie? Dobra, jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.